Heja, ludzie i ludziska! Z tej strony Recek, witam was w kolejnym odcinku z serii Flat Out Ultimate Carnage. I dzisiaj zajmiemy się ostatnimi zawodami w klasie Derby. Tak, to są już ostatnie zawody, to są już ostatnie imprezy. Zostało nam tylko to, 5000 oraz tutaj to Destruction Derby, tutaj na tym tutaj na tej arenie. Jak widzimy wszyscy dobrze, to mamy tutaj dość sporo wyścigów, także no... Już może chyba bez zbędnego gadania weźmy się do roboty, gdyż no, czeka nas sporo roboty. Patrz, hej, dwa okrążenia to nie jest tak tragicznie znowu tak z tego co patrzę. Ale w każdym razie trzeba się za to wziąć, trzeba się tutaj wziąć porządnie do roboty. Bo czas goni tutaj, a tutaj nie mam przecież całego dnia na to, żeby ten... nagrywać i jeden film. Także już bez zbędnego gadania ciśniemy do przodu i zobaczmy. Czy uda nam się coś tutaj ugrać? Nie no, raczej na pewno coś się nam uda tutaj ugrać. A przynajmniej mam taką nadzieję. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu, więc... No co, już się bierzemy do roboty, czyż nie? Kurde, wam powiem w ogóle ten, że przez jakiś czas Flatouta nie gra mi w ogóle tam, bo wiecie, tam... Poza nagraniem to już tam nawet już w ogóle tam nie gra ani nic i ten... I... No, by było. Ale dobra, granie graniem, ale ten, by się przydał ten, wdepnąć trochę gaz do dech, gdyż ten... Jestem trochę na nieciekawej pozycji, a są tylko dwa okrążenia. Także no, może być trochę niewesoło. Oj, spokojnie, Venomku, wszystko się ogarnie. Dobra, jest trzecia pozycja, jest trzecie miejsce. Jest nieźle, kto prowadzi? Kaylee Jackson prowadzi. No szkurde, no cały czas tylko kobiety prowadzą w tych wyścigach. Mógłby dla odmiany jakiś, nie wiem, facet poprowadzić przez moment. Czyżby to obalało tezę, że ten, że kobiety prowadzą gorzej? Czyżby to było takie swego rodzaju właśnie obalenie tej tezy, tego twierdzenia? Oh shit. Ale nie podoba mi się to. To mi się bardzo nie podoba. Dobra, do dechy i ciśniemy do przodu. Może się uda ugrać jeszcze tą pierwszą pozycję. Może się uda jeszcze uratować. Tylko wszystko zależy od lądowania i niestety nie. Niestety, chociaż będzie druga pozycja. Dobra, początek zawodów taki trochę nie najlepszy, ale z drugiej strony no... Ale z drugiej strony też mało czasu mieliśmy na cokolwiek tutaj. Czyli generalnie sytuacja wychodzi taka, że będziemy musieli się trochę bardziej starać i trochę bardziej skupić się na jeździe do przodu, takiej, żeby wygrać, niż takiej jeździe na zasadzie, że możemy się rozbijać i niszczyć wszystko dookoła. Także no... No będzie trochę słabo, powiem wam. Dobra, tutaj ile mamy? Podobnie do okrążenia. Czyli no niestety dzisiaj będzie mało rozbijania się, pewnie na pewno wielu z was będzie zawiedzionych tym faktem, że ten, że... Decyduje się na jazdę tutaj tak na pałę do przodu. No ale z drugiej strony zobaczcie, no słaba sytuacja tego wymaga. No dwa okrążenia, trasy też niezbyt długie są i nie sprzyjają temu, żeby się rozbijać właśnie tutaj z rywalami. A by się przydało właśnie tak porozbijać trochę, czyż nie? No czyż tak, no w końcu z tego się bierze chociażby nasze nitro. Oh shit! Dobra, do przodu, ciśnij i elegancko, no. No powiedzmy, że jest względnie, o! Dwa razy przywalenie weszło, pięknie. Ładnie, że weszło wszystko, ładnie, pięknie, tylko ten, która pozycja? Czwarta. Dobra, a wszystkich rywali mam w zasięgu wzroku, także... No na razie sytuacja jest w miarę stabilna z tego co widzę, ale... Czy długo ten stan się utrzyma, czy... Czy coś się zmieni tutaj na tym polu? Zobaczymy, zaraz się już za niedługo przekonamy, czy się zmieni. No w sumie to się już na razie zmieniło, chociażby się zmieniło... Dobra, jednak się nie zmieniło. Znowu jestem czwarty. Ta próbowałem coś, ten, wyhaczyć jakąś wyższą pozycję, chociaż nie, już się udało wyższą pozycję tutaj ogarnąć. O, spokojnie. And it's gone. O kurde! To już z tyłu się do mnie podwalają. Dobra, nitro. Nie ma rady, trzeba tutaj ogarnąć coś, żeby pojechać trochę szybciej. Bo tu już jest ostatnie okrążenie, więc no niestety, ale to jest najwyższa pora, aby przestać się myśleć o rozbijaniu się, a zacząć myśleć o tym, żeby wygrać jakieś zawody. Szczególnie, że w pierwszym wyścigu zająłem drugie miejsce, to mnie bardzo nie urządza, jeśli jeszcze się nie domyślacie. Okej, dobra, teraz może tutaj ciach na drugą, o! Nice!
I teraz jakoś trzeba lidera przeatakować, żeby tutaj ten... Żeby coś ładnego tutaj ogarnąć, tylko... Ta warstwa kurzu mi tutaj strasznie utrudniała wejście w zakręt. No nie powiem, to nie było jakoś specjalnie przyjemne, ani miłe dla oka, ani... Też mi nie ułatwiało mojej rywalizacji. Okej, spokojnie, spokojnie, po wewnętrznej. Rozegrajmy to jak profesjonalny racer. O! Czyżby tutaj już była szansa? Czyżby to coś się już tutaj rysowało? Jakaś szansa na zaatakowanie rywala i... Chociaż jeszcze nie koniec? Dobra, nie, jednak koniec. Ej, no nie, no znowu drugie miejsce, bez jaj. No bez jajec, że znowu drugie miejsce zająłem. Chociaż z drugiej strony jak to się na tabeli odbije. Tak mnie to trochę zastanawia. Dobra, zawsze jest ta premia za najszybsze okrążenie przynajmniej. Okej, jest 6 razy przywalenie tylko. I... Okej, mam 2 punkty przewagi. Prowadzę ogólnie w tabeli, w klasyfikacji generalnej. Nie jest źle, ale z drugiej strony mogłoby być lepiej. O, tu już się będzie można będzie powołać. 3 okrążenia. 3 okrążenia satysfakcjonują mi już tak trochę bardziej. Dobra, także... Lecimy z tematem i... I dobra, jest źle. Chociaż wait a second. Czy to nie jest ta trasa, gdzie jedno okrążenie to jakieś 40 sekund? To chyba jest ta trasa, z tego co pamiętam. Z tego co się orientuję. O kurde, tam jako kraksa w ogóle. No niestety ja to muszę... Znaczy nie, to jest pierwsze okrążenie, także jestem swobodny, jeśli chodzi o rozbijanie się i w ogóle. Także... We're free to go! I... Pa, pa! Dobra, coś tam weszło. I teraz może jakoś teraz wejdzie coś lepszego, tylko... Tylko trzeba najpierw trafić pojazd przeciwnika. O! Tak jak w tym momencie. No i jest już coś więcej poza przywaleniem i... Wow! Jakim cudem mi zaliczyło tam lot przez szybę, to nie mam pojęcia. I chyba prowadzi przedstawiciel jakiejś płci męskiej, z tego co widzę teraz w tym momencie, także no... No chyba nam się w końcu sytuacja wyrównuje. A znaczy się powoli zaczyna się wyrównywać. Bo póki co to była dominacja żeńska, teraz już można powiedzieć ten... Że już się nam wszystko stabilizuje. No... Spokojnie, spokojnie. Dobra, jest drugie okrążenie, już się kończy powoli to drugie okrążenie, także trzeba by było, wiecie... Trochę wdepnąć i na przykład, nie wiem, na przykład twój już wóz... Aaa, co za uszkodzenie, co za brak damage'u. Kurde, no coś strasznie słabo idzie teraz w temacie tego damage'u, ale z drugiej strony... No wiecie, jaka jest sytuacja i... Czemu się został tak mocno z tyłu? Czemu on się tak mocno z tyłu został? To ja już nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie wiem, jakiś wypadek miał po drodze, czy coś? Nie, ale pewnie znowu będziecie narzekać tam, że to jest gra, rozbijają się, a ja skupiam się tylko na tym, żeby wygrać, ale z drugiej strony, no... No zobaczcie, no sytuacja tutaj jest ciekawa. Najpierw pierwsze dwa wyścigi to tam 2 okrążenia, teraz... Nie miałem praktycznie w kogo się wdupić. No w sumie to miałem tam, ale z drugiej strony tak słabo to wykorzystałem, no. Ale tak bardzo słabo to wykorzystałem, no. Tutaj przyznaję, że... Ten wyścig i ogólnie ten turniej chyba nie będzie najlepszą do najlepszych. Nie będzie należał do takich najbardziej efektownych i ja bym zaraz efektownie się wywalił i efektownie stracił moją pierwszą pozycję ciężko wypracowaną. Co by już było niezbyt wesołym faktem. Nie należy ukrywać tego. Okej, jest poniżej 40 sekund okrążenie. No nieźle, nieźle. Okej, chyba jako jedyny zszedłem poniżej 40 sekund z tego co widzę. Także no chyba jest good. Jeszcze premia za bulldożera, okej. Nieźle, nieźle. Jedno przywalenie, jedno uderzenie, no. A, jeden los przez szybę jeszcze się udało gdzieś jakimś cudem zaliczyć. Okej, nie wiem jak to się dokładnie stało, ale... Przyjmę to. Przyjmę to, gro. Skoro mi tak proponujesz to, to ja się chętnie zgodzę. Okej, 3 okrążenia ponownie. I może teraz się w końcu porozbijamy albo coś. Powiecie, by się przydało. Jedziemy, wyścig numer 4. Kurczę, no z jednej strony tak patrzę, to będzie 6 wyścigów, ale z drugiej strony to tak... Z tego co widzę to... Nie no, nawet szybko te wyścigi lecą. Tak myślę, że w miarę szybko kończymy te zawody. Tylko wiecie, mamy jeszcze Destruction Derby, a to też nie wiadomo ile nam zajmie. Aby się przydało, żeby zajął jak najmniej, żeby jak najszybciej wyjść z kasy derby i zająć się szybszymi wózkami. O, dobra, szybsze wózki szybszymi wózkami, a... Ten... A zwycięstwo zwycięstwem. O kurde, taka okazja była teraz w tym momencie. Właśnie wdupiłem się w Jacka. No ale niestety nie wykorzystam jej i niestety, ale teraz będę cierpiał. I o! Tak, dużo nitro. Lubię dużo nitro. Dużo nitro, dobre. O kurde, kaszlu. Dobra, dużo nitro, dużym nitrem, ale wiecie, by się przydało na przykład, nie wiem,
dogonić rywali, albo nie wiem, albo się w kogoś wdupić, tak na pełnej. Na przykład wykorzystać taką okazję. Dawaj, 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 jedziesz, 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 jedziesz! Dobra, już 200 na godzinę, już są dwie paki na liczniku. Jak na flatouta, to jest prędkość naprawdę spora i shit! Chociaż nie, wait a second. To jest nawet niezłe teraz w tym momencie to, co się stało. O! Teraz, okazja! I... O! Jednak niespecjalnie. Jednak tak nie bardzo. Wypadł mnie stąd! Dobra, wdepnij mi teraz do dechy i spróbuję dogonić lidera. I żeby jego efektownie skasować. Efektowne skasowanie lidera to jest coś, co na pewno nam ułatwi naszą rywalizację tutaj, naszą drogę do zwycięstwa. Da, w końcu jest liderem, a jego skasowanie to na pewno sprawi, że ten przestanie być liderem i... Ej! Kasowanie lidera kasowaniem lidera, tymczasem no na razie to tracę pozycję wicelidera. Dobra, spokojnie, tutaj pyk, ogarnijmy coś fajnego. Ogarnijmy jakiegoś playsa, Nice! O to chodzi! O taki damage właśnie chodzi! O prawdziwy damage! Dobra, ciach! Shit! To będzie złe! Dobra. Jednak nie było takie złe, ale z drugiej strony mogłem zawsze lepiej wylądować. Czyż nie, czyż tak? I teraz rozpęd! Bo lider jednak, jakby nie patrzeć, trochę odskoczył. Czy może liderka? Liderka. Liderka nam odskoczyła. Znowu liderka, no kurde, no. Shit. Dobra, to mi na pewno nie ułatwi mojego zadania. Wygrania tego wyścigu. Faktem, to mam tam niby tą przewagę, jeśli chodzi o klasyfikację ogólną, ale z drugiej strony... Shit. Nie. Jednak nie jest zbyt fajnie, chociaż... Chociaż z drugiej strony zawsze można spróbować jakąś kasację uskutecznić chociaż. Tak w ramach nagrody pocieszenia. Myślę, że to by było coś, co by mnie bardzo usatysfakcjonowało w tym momencie. Taka kasacja, takie zniszczenie samochodu przeciwnika. What? Ja jej prawie nic nie zrobię, a grę uznała, że to przeze mnie ona poleciała przez szybę. Tylko teraz ja się teraz naprawdę zastanawiam. Gdzie jest obecnie lider tego wyścigu? Gdzie jest obecnie lider? No, bo on już na pewno odjechał. W sensie ona odjechała. Oh fuck. To nie jest zbyt fajne. To zbyt fajne nie jest. To, że spadam na trzecią pozycję też nie jest fajne, a nawet jest jeszcze mniej fajne niż to, że lider pojechał gdzieś tam. Kurde, myślę, że da tutaj teraz w tym momencie taka mapka, która by pokazywała, gdzie dokładnie są wszyscy kierowcy. Taka minimapa całej trasy ogólnie. Dobra, dużo nitro. Lubimy dużo nitro. Każdy z nas lubi dużo nitro. Gdyż nitro daje nam takich dużo możliwości, jak na przykład rozpędzenie się, albo też ewentualnie możliwości efektownego wjechania w zad rywala. Tyle możliwości, a tak mało szans, żeby je wykorzystać. Kurde, no. Słabo. A lider jest tam. I już kończył wyścig. Także no... Słabo. Powiem wam, że słabo. Słabo się... O, jeszcze przez szybę poleciałem, bo czemu by nie? Ja pierdzielę 7 sekund przewagi, no. Kurde, no. Nie, no ja rozumiem, że miałem taką przewagę tam, jeśli chodzi o ten. O, przynajmniej najlepszy kasownik. Przynajmniej zawsze jakaś premia. Kurde, no, żeby taką przewagę sobie wyrobić, to naprawdę... No, to jest coś. Chociaż ja chyba tam miałem tam, jak jeździłem grinderem, to... miałem właśnie taką przewagę w takiej postaci. Że... Przebiłem właśnie tyle sekund. I może nie wiem, może teraz gra się postanowi odegrać za to? O, chyba jakaś nowa trasa. Trzy okrążenia teraz ponownie powiadacie. Okej, no to będą 3 okrążenia ponownie. No to ciśniem, wyścig numer 5. I teraz zobaczmy, może ten wyścig coś przyniesie, jakąś zmianę? Coś na horyzoncie się zmieni? Dobra, chociaż z drugiej strony wiecie co najpierw by wypadało? Przede wszystkim wypatrzeć trasę, jak to ona się mniej więcej tutaj prezentuje, jak ogarnąć ją tutaj w jakiś fajny sposób i wow! Wow, najpierw lądowanie na dachu, potem zmuszenie auta do tego, żeby zrobił ten. Żeby dachował. W sensie ten, żeby zrobił stójkę. Tak po prostu przekonałem samochód mojego rywala, żeby właśnie taką stójkę... Ow! Okej, to było fajne. To co teraz zwycięzczyni poprzedniego wyścigu zrobiła to... Dobra, to już nie jest fajne. Tego już nie zatwierdzam akurat. Dobra, rozpęd, trochę nitro, obrócić jakoś w jakiś piękny sposób, na przykład taki i... I skutecznie wyeliminować z rywalizacji, przynajmniej na jakiś czas.
Także cel zrealizowany w 100%. Dobra, nie w 100%, w 90% mniej więcej. Bo jeszcze, żeby to się wszystko ładnie stało, to trzeba zrobić takie coś na zasadzie, że... Takie coś na zasadzie, żeby dojechać do mety i nie dopuścić, aby ktoś mnie wyprzedził. Bo mi się w sumie przydała kolejna wygrana. Żeby sobie już praktycznie zapewnić zwycięstwo. No bo w sumie jakby nie patrzeć, to niby tam drugie miejsce, tam raz pierwsze zająłem. Ale z drugiej strony, no... Uzyskałem chyba jakąś przewagę tam punktową, czyż nie? Czyż tak? Chociaż z drugiej strony tak się teraz zastanawiam. Branie stokowego Venoma to... To był dobry pomysł, czy może nie był dobry pomysł? No bo niby tam momentami nawiązuje rywalizację, ale z drugiej strony tak momentami to... No znowu jestem pierwszy i sobie znowu wyrabiam przewagę. A może teraz gra się postanowił odegrać za to, że przegrałem tak sromotnie właśnie walka o pierwsze miejsce w poprzednim wyścigu i chce mi to jakoś zrekompensować? Nie, mam taką teorię teraz w tym momencie, że gra po prostu wyczuła to, że nie miałem jak po prostu dogonić mojego rywala, więc teraz stwierdziła, że teraz ja powinienem uzyskać taką środkę, ale... Ale ja z tego chyba nie skorzystam, bo z tego co widziałem, to tam mam dość sporą punktową przewagę i to tak więcej niż ten, więcej niż 10 punktów, czyli że nawet jak zajmę teraz ostatnie miejsce... No to się nic strasznego nie stanie i o, skąd mi tu nagle tyle intro przybyło? Nie powiem, no dziękuję i w ogóle, ale z drugiej strony za co? Za co to nitro? Dobra, które to jest okrążenie? Trzecie, ostatnie. Czyli teraz się można skupić na jeździe takiej F, na rozbijanie się. A powiecie co, porozbijamy się w ostatnim... Aaaa, goddammit! Mówiłem o rozbijaniu rywali, a nie o rozbijaniu siebie, gro! A także no, wyczaj różnicę. Czy jest różnica między tym, że kasuje kogoś, a kasują mnie? Dobra, nie, już nie ma wata, już po prostu bierzemy, wchodzimy w ostatnie zakręty i kończymy rywalizację. I wygrywamy przynajmniej ten wyścig i sobie zapewniamy zwycięstwo w tym evencie. A w ostatnim się już dobrze bawimy, po prostu. I chyba z tego co widzę, to Leibing chyba nadrobiła całą tą stratę, którą właśnie spowodowałem u niej. Także no zaraz zobaczymy, jak to się wszystko prezentuje. Kurde, no strasznie mało rozbijania się w tym odcinku jest, no. A, i nawet nie miałem jeszcze najszybszego czasu okrążenia, żeby było śmieszniej. Ja się tak starałem, tak próbowałem tutaj coś uskutecznić fajnego, a tutaj tymczasem nie. I jeszcze żadnej premii nie dostałem. Chociaż z drugiej strony, za co miałbym tę premię dostać? Jak ja tutaj mam... No kurde, no taka przewaga punktowa, no! To się aż prosi, żeby teraz się porozbijać. I mamy dwa okrążenia, ostatni wyścig. Ostatni wyścig, dwa okrążenia. Także powinno być cacy. Ale na pewno jest tutaj to idealna okazja do tego, żeby się porozbijać tutaj. Żeby się wdupić w jednego pana, żeby się wdupić w drugą panią. Trzeciego pana też, żeby tam coś mu uszkodzić, jakieś blachy powyginać. Pyk. No to dzień dobry. Jak pan dzisiaj się miewa? Mam nadzieję, że... O, dobra, to było trochę słabe, ale z drugiej strony... Dobra, wiecie co, mam już w dupie, to po prostu się rozbijam. Cały wyścig poświęcam na rozbijaniu się i... O, shit, tam dobra okazja była. Dobra, dawajcie, nitro i nic nie widzę i... Kompletnie nic nie widzę i jest źle, zaiste jest źle. I przez to, że nic nie widziałem, to po prostu wszystkich ominąłem w tym momencie i shit. Okej, to nie było zbyt fajne. To zbyt fajne nie było. Chociaż z drugiej strony, skoro mam teraz się skupić tylko na tym, żeby porozbijać się, no to... No to w sumie powinienem to mieć gdzieś. Czy to było fajne, czy nie? Dobra, dawać tutaj. Tędy. O! Dobra, coś się udało. Coś tam wyszło. Nie wiem, co dokładnie wyszło, ale... Coś tam wyszło. Dobra, elegancko i... Wow. Okej, ktoś rozbił tutaj ten billboard. Dobra. Może teraz z tego... O, shit! Ej, dobra, rozbijanie się jest fajne i w ogóle, ale... O, fuck! Dawaj, ciśnij nitrem! Rozpędź się do prędkości maksymalnej i pokaż, że potrafisz kogoś pięknie się wdupić i tak na przykład teraz i... No dobra, powiedzmy, że to było coś w miarę fajnego. Ale z drugiej strony też fajnie by było, wiecie co? Fajne by było też to, żeby ukończyć ten wyścig na w miarę wysokiej pozycji, żeby tak po prostu... Tak jeszcze bardziej udowodnić to, że jest się dobrym kierowcą, że jest się takim skillerem. Yo, nice, no przez szybę! Pięknie, po prostu wszystko dokładnie wyliczone. Po prostu muzyka dla moich uszu. Miód dla moich oczu. Miód dla oczu? What? A bo wiecie co? Rozbijamy.
Jeden piksel! A! Dobra, jest! Przynajmniej jakiś większy sukces w tym wyścigu. Jest przynajmniej jakiś większy sukces teraz w końcu. O, shit! Utrata kontroli! O, fuck! Nie, to było paskudne. Fatalnie wyszedłem z tej hopki. Fatalnie wyszedłem z progu i teraz ucierpiałem za to. Ale tak sromotnie ucierpiałem. O! Nie sromotnie. Srogo po prostu. O, shit! Dobra, będzie to najwyżej górna połowa tabeli. Chociaż? Jednak tylko szóste miejsce. Ale tak, przecież wygrałem ten event, także co się przejmuje? Jezus Maria, jak nisko. Ale przynajmniej kogoś skasowałem, czyż nie? Czyż tak? I jeszcze wszystkie premie zgarnąłem, żeby było śmieszniej. Kurde no, jak się starałem, jak tutaj próbowałem zrobić coś fajnego, to prawie nic nie mogę dostać. A tutaj po prostu olałem temat, po prostu się dobrze bawiłem i tu patrzcie, wszystko. Także już chyba znacie sposób na to, jak się powinno zdobyć premię. Kurde, ładnie to wygląda. 4300. 47 punktów. No tam 9 punktów przewagi było tam, ale z drugiej strony... Ale tam... Dobra, jest git generalnie. Wszystko jest ok. Wszystko się zgadza. Dobra, kontynuuj. 5000 za puchar, po pierwsze. Odblokowano nowe zawody i... 15 000! To teoretycznie, w tym momencie, jakbym się postarał, jakbym wygrał te zawody jeszcze, to byśmy mieli ten szojs. Ale nie, to sobie kupię gdzieś na końcu. Na razie się skupię na jakiejś samochodzie z klasy wyścigowej, ale w tym odcinku jeszcze go nie kupujemy, tylko robimy jeszcze zawody derby. Aha! I skoro ukończyliśmy już wszystkie puchary w klasie derby, to odblokowało się jeszcze specjalne coś, mianowicie finały. Ale finałami zajmiemy się pod sam koniec tej serii. O, są 4 finały, 3 na każdą klasę wyścigową i ten... 3 na każdą klasę samochodów oraz jeden finał, taki grande finale można powiedzieć. Taki finał finałów można to tak ująć. Dobra, no to lecimy ostatnie zawody w tej klasie. A już od następnego odcinka ciśniemy z klasą wyścigową. Dobra, niech już będzie tym Venomem tam. Się zabawmy, okej. Oni się tutaj porozbijają. Oni tutaj się niech pobawią dobrze ze sobą. O! Dobra, coś tam wyszło, ale póki co ktoś mi tutaj przeszkadza. Ktoś mi bardzo przeszkadza, ktoś mnie przyciska do ziemi, można powiedzieć, i bardzo mi utrudnia całą rywalizację. No wypad! O! Przypadkiem kogoś skasowałem. Chociaż z drugiej strony, nawet jeśli przypadkiem skasowałem, to ten. To ja się totalnie nie będę czepiał. Że to się tak stało, że to tak wyszło. Dobra, ktoś z tyłu jest za mną, no ktoś tam jest, ale z drugiej strony nie potrafi we mnie trafić. O! Ktoś się tu ładnie... Okej. Fajnie, że mi kolego pomogłeś w ogóle, ale nie trzeba było, naprawdę. Ja bym się tutaj... O! Ale tu już zrobię wszystko z premedytacją, o! Tutaj też z premedytacją i... O, tam jest piękny target! Nice! Tylko z drugiej strony ten... O, shit! Oh shit! To było paskudne, to było straszne. To było wręcz okropne, bym powiedział. Okej, pyk. Dobra, jak wygląda sytuacja? No, jestem pierwszy w tabeli, jestem tutaj takim najlepszym destruktorem i... Oh shit! Okej, to nie było zbyt miłe, to nie było zbyt fajne. Go. Cofaj. Sanitary Lord czas dobiegł końca. Okej, jednego rywala mniej. Ej, teraz tylko nie mogę dopuścić do tego, żeby Frank Markow ten został zniszczony. Chociaż z drugiej strony tam może nie rusza tutaj, także no. Nie, ruszył się. I okej, i teraz jedyne co mi zostaje, to unikać walki. Albo ewentualnie skasować Katie Jackson w jakiś efektowny sposób. Ja chyba wybiorę jednak tą pierwszą opcję i będę unikał starcia. Bo jednak ona tutaj, no, wiele nie może zrobić w tym momencie. Będę musiał ją zmusić do tego, aby mnie goniła, a ja sobie tymczasem pojeżdżę i sprawdzę chociażby jak szybko jeździ mój Venom. Nieźle. Nie powiem, świetnie się bawię. Oh shit! O! To nie było zbyt fajne. Oj! Myślę, że ten hamulec ręczny jest na X-ie, tak jak to w Rocket League, ale... Ale nie, niestety, trochę za dużo roketa i... Ej, wait a second! Okej, ledwie! Ledwie, ale się udało! Nice! No nie powiem, ale teraz w tym momencie tak trochę się spękałem! Pomyślałem, że tam gdzieś wcześniej nawiązałem kontakt z Katie Jackson, ale...
się okazało, że jednak nie. Że jednak wszystko poszło pięknie. O matko, jedyna 5 kasacji. Kiedy ja je narobiłem, to nie mam pojęcia. No i akurat 60 tysięcy na Insetę jest, ale... Ale tego auto, jak wiecie, wszyscy dobrze nie będę kupował. A póki co, to już jest koniec klasy derby i od następnego event... I od następnej... Tak, fajnie, wiem. Mogę sobie muszę kupić samochód, żeby wziąć udział właśnie w tej... Żeby wejść właśnie do klasy wyścigowej. Ale klasa derby jest już z głowy. Wszystkie zawody na pierwszym miejscu. Wszystko pięknie. Mamy 2 fajne samochodziki w tej klasie. I coś czuję, że w klasie wyścigowej też sobie coś fajnego kupimy. Ale co kupimy, to dowiecie się już w następnym odcinku. Także póki co, dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. To był Flat Out Ultimate Carnage. Ja jestem Recek, trzymajcie się. I czołem!